Attention stations. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnym materiale i tym razem pomówimy sobie troszeczkę o rankedach i będziecie mogli sobie obejrzeć bitwę moją ostatnią w obecnym pierwszym testowym sezonie w lidze brązowej. Ostatnia bitwa wygrana, w miarę emocjonująca, trochę też dziwna, ale udało się to ugrać jako takim rozsądnym wynikiem, także jak na DDK i na mnie to jest takie średnie połączenie, także no ja jestem zadowolony z tej bitwy, więc zaprezentuję wam ją jako podkład i będziemy rozmawiać sobie o tym, co się dzieje w tych rankedach i jak to mniej więcej wygląda. Otóż tak, jeżeli chodzi o to, czy zmiana w systemie bitew rankingowych cokolwiek faktycznie zmieni, to powiem wam, że nie. Bo system pnięcia się w górę w tych rankedach nie uległ żadnej absolutnie zmianie i też opiera się to na tym, czy ktoś przykampi dupsko na tyle dobrze, że zachowa gwiazdkę, lub drużyna wygra bitwę i tą gwiazdkę się zdobędzie, będzie się do przodu o jeden stopień bliżej. Nie ma to wpływu w żaden sposób, ten podział na ligi, na sprinty. Teraz nie będziemy mieli jednego długiego sezonu, tak jak mieliśmy do tej pory, tam powiedzmy były 3 tygodnie czy ileś, tylko będziemy mieli sprint tygodniowy. Powiedzmy, że wszyscy zaczęliśmy teraz w lidze brązowej, więc maksymalne co możemy zrobić, to dojść do jedynki w lidze brązowej i wygrać kwalifikację do ligi srebrnej. Tam potem będzie krótka przerwa i jak zacznie się następny sprint, to osoby, które zakwalifikowały się do ligi srebrnej, zaczną od srebrnej, a te, którym się nie udało, zostaną cofnięte do pierwszej, przepraszam, do ostatniej rangi w lidze brązowej, ale zostaną też zresetowane nagrody. I tak będzie to wyglądało, czyli będzie tego więcej, częściej i jeżeli chodzi o nagrody za ten sezon, to będziemy mogli sobie zdobywać żeton rankingowy dopiero przy wbiciu jedynki, czyli musimy zrobić 3 sprinty do jedynki, żeby dostać jeden żeton rankingowy. W związku z czym też wzrosła cena kamuflaży za te żetony, troszeczkę zmniejszyła się wartość stali i dublonów, jakie możemy zdobywać, grając w te sprinty, no ale wiadomo, jeżeli mamy to częściej i więcej w zasadzie, no to można by rzec, że w zasadzie się to wyrównuje, no bo teraz mieliśmy jeden sezon na, nie wiem, 2 miesiące powiedzmy, bo tych sezonów było chyba 17 czy 18, także teraz będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Co ja bym w tym zmienił? No, sam pomysł może z ligami jest dobry i na pewno troszeczkę tych słabych graczy odejdzie, no bo nie ukrywajmy się, tutaj bitwy rankingowe nie są grane po to, żeby się pobawić, tylko żeby iść do góry i o, spójrzcie, mamy tam chyba 3 minutę bitwy i umiera nam już pierwszy pancernik, za sterami nasz rodak, także dosyć szybko to poszło. Co ja bym, moi drodzy, tutaj zmienił? Jeżeli chodzi o zasady sezonu, to już mam nadzieję, że wam nakreśliłem mniej więcej, o co chodzi. Będziemy po prostu mieć ligę, kwalifikacje i albo się kwalifikujemy do wyższej, zaczynamy w wyższej od zera, albo nie kwalifikujemy się i zaczynamy w tej, w której byliśmy również od zera. Jeżeli dojdziemy w 3 sprintach do jedynki w złotej lidze, to zostaniemy cofnięci do ostatniej rangi w lidze brązowej. Także takie będzie to cykliczne. No i biorąc pod uwagę to, że częstotliwość będzie większa, nagrody zostały dostosowane ilościowo, także to już też omówiliśmy. Więc tak, tutaj, a nie, pokazuje mi. Pokazuje mi, także widzicie tutaj w bitwie osiągi graczy poszczególnych. Mamy tutaj WR-kę i PR-kę na danych okrętach. I można sobie tutaj już na podstawie tego, co widzimy u przeciwnika, włożyć tekst o tym, że staty nie grają, włożyć między bajki. No bo ewidentnie widać, że jak ktoś ma statystyki tragiczne na danym okręcie, no to on na nim cudów nie wytworzy. I szybciej dużo zejdzie, robiąc mniejsze szkody przeciwnikowi. Także no, staty jednak grają, bo to są odzwierciedlenia tego, jak gracie. Jak ktoś gra dobrze, to staty będą wysokie. Także to taka mała dygresja, żeby włożyć trochę kij w mrowisko z okazji świąt. Ale to zajmiemy się już czymś innym. W bitwie, jak widzicie, straciliśmy już jeden okręt. Pancernik do tego, także przewaga, jeżeli chodzi o pulę HP, jest dosyć spora na korzyść przeciwnika. A my teraz będziemy tutaj walczyć z przeważającymi okrętami czerwonych. I teraz tak,
co ja bym zmienił w tym sezonie? W ogóle w rankedach. System przyznawania gwiazdek jest dla mnie totalnie poronionym pomysłem. Był i będzie i raczej on się szybko nie zmieni, gdyż jest jedna zasadnicza cecha tego sezonu. Tego systemu, przepraszam. O, 2 do 1. 2 do 1. Przy czym przynajmniej Kurfürst się na tyle przydał, że wyświecił tego Minotaura. Tutaj można było go rozstrzelać tam przy pomocy innych okrętów. Spójrzcie, gdzie stoi nasza Azuma na minimapce. Co warto by tutaj... O! Polska Georgia, która zrobiła kamikadze. No, cóż poradzić. I moim zdaniem najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o bitwy rankingowe, byłby system, który jest obecny w bitwach klanowych, czyli punkty Elo. Im z przeciwnikiem o wyższej punktacji gramy, tym większa szansa na to, że dostaniemy tych punktów więcej w przypadku wygranej lub w przypadku porażki stracimy ich mniej. Analogicznie, jeżeli gramy ze słabszym przeciwnikiem, przy wygranej dostajemy mniej, jak przegramy, tracimy więcej. Ale taki system dosyć mocno ograniczyłby możliwość wchodzenia na wysokie rangi osób, które grać nie potrafią. Gdyż tam faktycznie zależałoby to od naszych osiągnięć w bitwie i naszego wkładu w tą bitwę, więc taki system na pewno nie wejdzie z tego względu, że jeżeli gracze nie mają możliwości pchać się wysoko w tych rankingach, to nie będą kupowali okrętów, które mogą do tego wykorzystać. Czyli jeżeli są rankedy na dziewiątkach, a ktoś powiedzmy zatrzyma się na randze tam nie wiem 10, 8 czy 7, no to nie jest wysoko. I czy my w tym przypadku będziemy wydawać pieniądze na to, żeby kupić okręt do grania takich rankingowych? No nie wydaje mi się. Raczej będzie ktoś tam, jeżeli wie, że zagra krótko, to zagra czymś drzewkowym, nie kupi okrętu premium za 100 czy 200 zł, nie wiem jak tam dziewiątki kosztują. O. I tak w porę skręcił, dostał tylko jedną torpedę. Mamy 2 do 3 w okrętach. Przeciwnik dosyć mocno spuszował. Widzicie, że dwa pancerniki są na kapie, trzy pancerniki na kapie B. Mamy Alaskę. No i całe szczęście, że Smalan zdał się zatopić. Alaska zaraz zostanie dokończona. Tutaj Wenecja też ładnie pograła. No i nasza lotnia była całkiem rozsądna. Azuma była raczej no, mocno bezużytecznym okrętem w tej bitwie. Lotniskowiec przeciwnika też na szczęście, co widać oczywiście po jego parametrach i osiągach w bitwie, nie pokazał się z najlepszej strony. Ja spodziewałem się lepszego wyniku nieco po tym Yamato tutaj fioletowym, ale jak widać, no trochę się przecenił, jeżeli chodzi o swoje osiągi. Więc tak, system punktów Elo na pewno do rankingówek nie wejdzie, gdyż ograniczyłby możliwość pchania się wysoko słabym graczom, którzy są podstawowym źródłem zysku Wargamingu. No bo przecież nawet ostatnio na Facebooku widziałem taki komentarz, że ktoś tam gra rankedy i trafia na same premki, no to przegrywa, nie? No bo oczywiście okręty premium gwarantują wygraną, także no takie rozumowanie, powiem wam, jest trochę słabe, jak na osoby w wieku 20 ponad lat, czy 30 nawet więcej. Jeżeli ktoś uważa, że okręt premium wygrywa z automatu, no to nie wiem, nie będę komentował może tego za mocno, żeby do kogoś nie urazić. Mamy święta, więc bądźmy dla siebie mili. I tak, formuła trochę zmienia układ czasowy grania w te rankedy. Oczywiście nadal najlepszym sposobem jest wejście jak najszybciej, jak najwyżej w rankingu, żeby nie grać potem z dużo słabszymi graczami, którzy się obudzili albo siedzą na niskich rangach, tylko lepiej pchać się szybko do góry, żeby jak najszybciej z lepszymi graczami wejść, potem ta kooperacja w drużynie, współpraca jakoś wygląda, a niestety gracze, którzy przychodzą sobie postrzelać czy pogwindować okręty, bo to nowy tryb, to se zagram, nie? No to raczej tam nam wielkiej różnicy w bitwie nie będą robili. Raczej będą przeszkadzać. Także jest to jakaś nowość, ale nie jest to na tyle duża różnica, żeby jakoś istotnie wpłynąć na poziom, jaki będą prezentowali gracze w tych trybach. Wydaje mi się, że tryb rankingowy powinien być traktowany na równi z trybem klanowym. Tam słaby klan wyżej nie wejdzie, po prostu nie da rady. A tutaj gracz sobie pyknie 1000 bitew, czy tam powiedzmy, nie wiem, 800, 900, czy więcej niż 1000, ale w końcu drużyna go pociągnie do góry i tą gwiazdeczkę sobie będzie zdobywał raz na jakiś czas. No i do jedynki dojdzie. Także to jest dla mnie poroniony pomysł osobiście. Uważam, że tu powinny decydować o naszej randze umiejętności, a nie to, czy nam polosowało dobrą drużynę, czy nie. W bitwach klanowych nie ma tak. Jeżeli nasz klan gra do dupy, to raczej wysoko nie wejdzie, więc
Wydaje mi się, że to byłoby lepsze rozwiązanie, no ale oczywiście Wargaming nie tworzy tej gry po to, żeby sobie fajnie postrzelać z dostateczków, tylko po to, żeby zarabiać gruby hajs, także no i w sumie nikt się temu nie dziwi, ale wypadałoby jakieś tam no, przyzwoitość jakąś zachować i pozwolić ludziom grać naprawdę tym, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności do zdobywania jakichś tam rzeczy, żeby mieli do tego możliwość. Grać na pałę można na randomach, na operacjach, ale rankingówki i klanówki uważam, że powinny być troszeczkę traktowane inaczej. No i spójrzmy, moi drodzy, został tutaj zatopiony w tym momencie nasz lotniskowiec, zostaje sam na dwóch, przy czym no, lot nie robi mi wielkiej krzywdy, zastrzeliłem mu już 18 samolotów, także no, rozważania na temat trybu rankingowego mam nadzieję, że jako tako zamknęliśmy w tym materiale. No już więcej nie ma co gadać, bo to będzie w koło to samo. Jak działa nowy system bitew rankingowych wam powiedziałem, także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i to tyle. Także mamy tutaj starcie z Richthofenem, który sobie tutaj będzie do nas trochę z sekundarki strzelał. O dziwo, na 7,5 km to dosyć daleko, ale to chyba bazowa sekundarka. Nie zrobiona w żaden sposób, także trzeba szybko uciekać z jej zasięgu, bo ona mogła mnie zmucić. Dosyć mocno, mam mało HP, także no tutaj byłoby ciężko coś ugrać. Jakieś osiągnięcia tam się nawet chyba wbiły w międzyczasie. Nie mogę niestety na czat podejrzeć, ale chyba był duży kaliber i wsparcie, ale to zobaczymy sobie na screenach podsumowujących na koniec. No i tyle. Sława raczej wielkiej krzywdy mi nie zrobi. Tutaj weszła jakaś torpeda? Nie weszła. Pięknie sobie wyminął. O, duży kaliber i wsparcie. Widać to na czacie w tym momencie. Niestety powtórki są zrobione teraz tak, że te osiągnięcia się nie pokazują tutaj w miejscu, gdzie powinny się pokazywać. No ale wiadomo, na tym się nie zarabia, więc tego się nie naprawia. No i mam nad głową ostatnie trzy samoloty z Richthofena i gdzieś tam pływającą sobie sławę, także pozwolę sobie nieco przyspieszyć, bo tutaj już żadnej walki nie będzie. No wyświecenie się i pozwolenie się rozstrzelać sławie to byłaby najgorsza głupota, jaką mógłbym w tym momencie zrobić, więc byle zestrzelić samoloty, które no raczej krzywdy mi wielkie nie zrobią, bo to są rakiety przeciwpancerne, także no niedużo tego hapsa spadło. No i teraz popłynąłem sobie na KPB, na KPC, przepraszam, troszeczkę, bo tam chciałem skapować, może trochę szybciej by się ta bitwa zakończyła, ale sława niestety mi nie pozwoliła tego punktu przejąć, ale w sumie to była dobra decyzja, bo gościu mógł sobie złapać jeszcze A, w międzyczasie złapałbym w tym momencie C, no i byśmy się tak ganiali z miejsca na miejsce, po czym ja ustawiłem sobie kurs na horyzont i to by było tyle, jeżeli chodzi o tą bitwę. Fajna bitewka. Trzy fragi udało się zrobić. 140 tysięcy jak na mnie na dedeku to jest bardzo dobry wynik. Ja na dedekach gram no przeciętnie. Także tutaj widzicie, że nie było sensu wwiązywać się w walkę. No i w tym materiale, jeżeli chodzi o nowe rankingówki, to jest wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do kolejnych rozważań i do komentarzy, jeżeli macie jakieś pytania lub swoje przemyślenia. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że do Sylwestra też się jakiś materiał jeszcze pokaże, także to wszystko, cześć i na razie.